Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czeko. Zaprezentuję wam dzisiaj nową postać, która wyszła w najnowszym patchu. Jest to Guardian, nazywa się Xintian. Przepraszam, o, zapomniałem wyciągnąć gumę, dobra. Jest on Guardianem. Według mnie ta postać ma potencjał, bo ma damage. Oczywiście jako jest tank to nie ma damage'u, ale jak się idzie na jungle to ma damage. Ma crowd control. Ma dość ciekawe skille, także poniekąd się postaram wam przedstawić je wszystkie w tej grze. Zagram sobie oczywiście na dżungli, będę maksował dwójkę, bo jego dwójka daje... To jest coś takiego jak Belona, nie? Tylko troszkę na innej zasadzie. To jest też tak, że wyskakuje do góry i za swoim jednym uderzeniem w górę podrzuca przeciwników i za drugim uderza, nie? Oczywiście też to ma... tego... Ruta, jak tu widzicie. O kurwa. Podrzucamy i spadamy. I tak na tym jest, gdzie to wygląda. Jego jedynka mniej więcej robi takie coś, że... Takie coś jak trójka Ravany. Dobrze mówię? Trójka czy dwójka? Tak, trójka Ravany. Że po prostu leci przed siebie takie coś i zadaje damage over time. W tym przypadku... a jego trójka... Myszka mi się odłącza. A jego trójka to jest podwójny skok taki. Taki, że skacze raz i potem skacze drugi raz po prostu, nie? Gdzie skacze oczywiście. I oczywiście zadaje też damage. Ult jest bardzo ciekawy, bo to jest taki kurde obróć się z takim aksem, nie? Że się obraca. Obraca się dookoła, wszystkich zbiera po drodze. O, easy. Wszystkich zbiera po drodze i wyrzuca ich gdzieś tam, gdzie patrzysz, nie? O, Lulus, nikt kampa nie ma. Faptalos już zrobił, hop, siema. Nie trafię. Aha, dobra, fajnie, że rampi. Idziemy na midcampa. Jego pasywka to jest coś takiego, że za każdym razem jak uderzy boga, to stakuje mu się ten. Co mu się stakuje? No ra, come on, przyjdź tutaj. O, czas. Stakuje mu się odnowione HP. Myślałem, że szczeli. Telefon mi się włączył? No mi głośniki pierdzą. Ale nie, nie, telefon mi się coś szwankuje, nie chce mi się włączyć. Myślę skok. Na początku ma ciężki clear, ale jak myślę, jak kupicie Mystical Maila, to już jest więcej. Bo myślę, że Mystical Mail się na nim zda bardzo dobrze. Weźmy sobie wave'a, bo oczywiście expa trzeba się dzielić. Przynajmniej w tej mecie. Bo ma na ponień ścisną changiemę na solo. Tak mi się zdaje. Poprzedni mecz właśnie grałem tym bogiem. Też próbowałem go nagrać, tylko mi strasznie dropiły FPS-y, nie mogłem nic nagrać, bo takie, tutaj miałem lagi, to musiałem wyłączyć nagrywanie i dokończyłem mecz ze statami, chyba tam 8-2. Także fajny bardzo, kupię sobie te buty, bo mają więcej damage'u i penetrację. Podkę chcę. Albo daj podkę na manę. Chyba mam medytkę, także podejrzewam, że nie jest zbyt dobrym graczem. Także pójdziemy tam. No, na dół ich cisną, jak widać. Puszczę im na prawo. Widzę, że ludzie zaczynają znowu Bluestone grać po tym. Po buffie. Po patchu. Nie wiem, jak to wygląda w e-sporcie. Czy prosi to też kupują? Nie oglądam, nie jestem teraz na bieżąco ze smite'em. Bo nie gram za dużo. Już nie mam ochoty. Raise the glow. Na razie dość spokojnie sobie gramy, bo nie ma co tutaj robić. Jeszcze nawet frisblana nie było. No co pewnie świadczy o tym, że będzie mecz będzie troszkę trwał. A nie taki, o, czeko za 10 minut wrócił. Kurwa.
rozwarili? Nie! Sfajlowałem ultarz, ale jestem ułomny, nie umiem grać. Hello, run, please. Nice snipe. Nie idę tam na prawo, zrobię mid campa i... Ra bardzo ładnie zasznajpował, bardzo pięknie zasznajpował. Gdyby tak nie zasznajpił, to bym ich nie zabił tu. Body help. Teraz biorę Mysticala. For sure. Dla lepszego clearu i dla większego damage'u. Sorry za ten syf na łóżku, ale... Ale tak, nie posprzątałem. Bo mi się nie chciało! Jestem leniem śmierdzącym. Czeko, leniu, pościel łóżko, jak nagrywasz, co to w ogóle za maniery? Czekam na te komentarze. Co ja miałem zamiar nagrywać następne? Piszcie, jaką postać chcecie zobaczyć w następnym odcinku, bo wraca mi ochota do grania w Smite, a nie ma co nagrywać, bo nie mam gemów i skiny jeszcze nie wyszpowiedziły. To jest jeden po pierwszy powód, że nie mam za dużo gemów. Mam 83 gemy. BIDA! O ty Franco. Ja pierdolę mnie zrobiło. Ona jest na farmie, ona się tym nie bije, ona ma 9 level. BOLI! HEP! A właśnie, tą czangę mogę nagrać! Tą czangę mogę nagrać, bo jeszcze tego skina nie nagrałem, a go mam. Go kupiłem w bundlu. W przeceniuszce. Mogę tą ciągę jeszcze nagrać. You need my money when I'm in need. Okay, miam. Chyba nie. To nie chasuje i dane radę na... Idę na reda. Nope. Nope! No, spokojnie gra przebiega. Na razie. Nie zabijałem się za bardzo. Tylko jeden teamplay tak na razie. Ale nie robię midcampów. Zapominam o nich. Będę jedynkę zaraz maksował. Nie wiem, czy się opłaca ulta maksować. Jak widzicie, on nie skaluje się za dobrze. Ale chyba będę maksował go. Znaczy oczywiście o dwójce jedynce. A weźmiesz sobie tego? Tego... Tego rada czy nie mogę? Sobie nie weźmie. Ja już nie zdążę. Cześć. Alright. Alright. Alright, you? Give me that shit, my man! Damn, son! To było dobre. Ten ma fajne sznajpy. Mówię, założyłem sobie wreszcie announcer pack słodniego, bo się dorobiłem. Myślę, że wezmę blinka, bo będzie fajnie do inicjowania ultem. Ja jeden, pierwszy tak wezmę. Yes, on my way. Changą przepierdalowa woda. No cóż. Bo ma to late game'owy hard. A, bo zaczął z tym. Z agresywnym startem. Nie z protekcją, nie z protekcją.
O! Długi cooldown jest w tym ulcie. 100 sekund, kurwa. Trochę długo. Będę blinkował i go wbiję. Where my money at? Dobra. Alright, ja! Alright, jademy! Jak mówię, ta postać jest fajna. Bardzo mi się podoba, że możemy grać. Dobra, pędzlujemy tego towera. Nie lubię tego właśnie, jak wskoczy level podczas fighta, bo ja się skupiam na tym, żeby zmaksować skilla, bo mnie to drażni, jak nie jest niezmaksowany, a nie żeby ten, żeby walczyć. No i to jest mi wkurwiło i teraz w tym fighcie zgubiło. Bo zawsze jak uda mi się czasem szybko zmaksować i wtedy mogę zadać większy damage ze skilla podczas tej walki, nie? No ale czasem długo maksuję albo robię jakieś głupie ruchy. Przepraszam. No. Jak wejścia maila. Idę po speeda. Jestem ciekaw, jakie skiny mogą do tej postaci wychodzić. Bo jest bardzo ładny. Ale mam zaraz w pizdu pomysłów trafi, jakiś HRS zrealizuje. Na Reddicie już są pewnie koncepcje skinów do niego. W ogóle dziwię się, że ta postać z mieczem i tarczą jest Guardianem. To według mnie powinien być jakiś kurde bruzer przynajmniej. Że to powinien być, nie wiem, Warrior, to by było fajnie. Trochę pasowało, ale nie magiczny. Czemu on jest magiczny, kiedy on ma topór i broń? Broń i tarczę. Według mnie to powinien być typowy taki Warrior. You gank me the lane. Ojej. Trafiłem. Yeah! Nice job! Jadę mi dali. Na prawo. Shinobalankę już spierdziela. Cześć. Plum. Nie walczycie, koledzy wojskowi? Walcz! Ciuczeska! Go! Ah, shit! Marinę, zajebali mnie. Dabula zrobiłem. Teraz idziemy oczywiście tego. Eternal Staffa dla większości więcej many, więcej HP, większa tankowartość, większy power. Potem myślę, pójdę w Obsidian Shard. No, pójdę w Obsidian Shard, bo Athena jest twarda jak skurwesyn i oczywiście oni się jeszcze potem podbudują na bank. Obsidian Shard, potem pójdę prawdopodobnie w... Czekaj, czy ja chcę dodać Soul River na tej postaci? Chyba się nie kali, chyba bym wziął Poli bardziej na tą postać niż ten. Niż zamiast tego... zejdź, no. Soul River bym sobie wziął. Albo... nie wiem, co bym chciał wziąć na tą postać. Może Stone of Gaia pod tą pasywkę? Czekam oczywiście hajs na bazie teraz. O, mam już hajs. Dobra. Myślę, że pójdę w Obsidian Shard, potem w Soul River i Roda. Tak myślę. Albo w Roda i Soul River. No, bardziej Root i Soul River. Root, czemu powiedziałem jak Root, jak Bord, Root of Tahuti.
Idzie to styla. Widzi mnie? Hop. Zjebałem znowu. Myślałem, że będzie rzucał już ten jedynką i zawróciłem. Taka była hot ucieczka. Jakbym to zrobił. O, Asi mu się włączyło. Uciekłbym od razu, jakby mi ten nie zastunował stun tej z Shibala. Ona ma maila już? O, patrzcie się. Gdzie pod... Wow, on ma damn! Ale on ma snajpy. Nara, hot sznypy. No, pogadaj się do mościu. Jedna postać, jaka ma teraz broń i tarczę w tej grze, to jest ten, Ares. Fajnie wygląda taki. I też jest Guardianem. Śmieszne. Muszę wyczekać tą Changę z tym, z jej dwójką zawsze. Jak ona tą dwójką mi omija ulta. Muszę pamiętać o tym. Podoba mi się ta postać. Capri nawet jeszcze nie grałem, bo mi się nie chce. Bo mnie jakoś nie ciągnie do nim grania. Nie gram supportami. A tym gram, bo... Bo można im iść na dżunglę, a Capri to jest taki typowy tank bez damage'u, jak Sylvanus. Chociaż Sylvanusa zmasterowałem, bo nim grałem na arenach. Yes, we can! Mogę założyć, że jakiś czarny facet, jakiś murzyn podkładał pod ładniego głos. Bankowo. Kurdełe, my friend. Ja z ultem nie umiem trafić. Death is by the door. Jadę mi plan! Nie wyszło. Ja wiedziałem, że mi to nie wyjdzie, ale co myślałem? A daj mu ja co nie będę! I dobrze. The missing right. Tak to wygrywamy, także już mam w dupie. Znaczy ten, jak, czy nie będę tryhardował. Będę grał for fun. Opole ciśnie lewo, prawo, także teraz sobie wezmę ten. Pierwszą część obsidiana. Jeszcze nie stać mnie. Żol! Muszę czekać. To by było dobre na solo. To Mystical Mail, to stakujesz, nie? Oczywiście na solo ma w świecie jedynkę nim. Żol. Poddali się, czyli nie zbuduję buildu całego już. No, tamta gra rzeczywiście o wiele lepiej mi szła. Tamta poprzednia moja, tym bogiem. Także jak chcecie, to możecie zobaczyć moje statystyki, jaki tam miałem build. Na moje konto. Wbić i tam popatrzeć. No jak mówię, teraz zamierzałem iść w Obsidian Shard, potem ten Rod of Tahuti i Soul River, bo myślę, że taki build jak miałem teraz daje takim Guardianom potencjał do grania dżungli, bo mają lepszy clear z Mystical Mailem i mam po prostu lepszy damage i są przede wszystkim bardzo twardzi wtedy, nie? Także mi się to, tak mi się to widzi. No damage nie zrobiłem za dużego, chociaż przedostatni miałem damage, zaraz za Apollem. No proszę, czyli elegancko. Dobra, dziękuję wszystkim za obejrzenie materiału. Prawdopodobnie następną będę nagrywał ciągiełę albo tą całą ciągiełę. Ale jeszcze nie wiem. Możliwe, że nie będzie odcinków aż do tego, kiedy kupujemy i kiedy
będą jakieś nowe skiny. Bo ten skin nie jest za ciekawy, no, ta Changa w ogóle ma takie jakieś dziwne skiny. Ten skin jest fajny, ale już jest stary. Ten jest taki, będzie. A ten Changa w ogóle takie dziwne skiny dostaje. Takie, no, nie są żadne, o kurwa, ale skina nie żadne takie brzydkie. No, to są takie, takie króliczek fajnie słodki. Dobra, dziękuję wszystkim za obejrzenie materiału, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym materiału. Hople!